J'essaye de la saisine. Tu l'as vu, David? Regarde, tu peux pas le capoter. Dobra. Tu, na dole. A czekaj, estakada jest przecież, nie? Już. Kopra? Tu. Wiesz co robię? A może w rondzie buty łapki znowu, bo to już nie mam daleko. No właśnie. Co? To by tam było, nie? Tam ten domek. To jest na końcu estakady, tak. No. To nie jest martwej baby. A wiesz co, a może, czekaj, a może na twierdzy kłodzkie byśmy wylądowali, bo mamy chyba po drodze nawet. Dobra, i kupisz mi coś? Madzia, twierdza to jest nie tylko jest sklepik, wiesz? Nie, bo tu jest taka twierdza. No to a mogę zrobić tą wyzwanie? Nie, przyda ci się jeszcze. Jeszcze nie zrobię. Jeszcze. Madzia. Tak prawie się przyda na ziemi, nie? Gorzej jak jej spadnie na głowę, zaczepi się na rogach i walnie krowa głową w drzewo, bo będzie wystraszony. No to krowie się to może nie podobać, wiesz? Ale spróbuj. A na obszary miejskie można spokojnie wlatywać, tak? Tak, kawałek. Tato, ja jestem do Carrefoura. Boże. Ale naprawdę, zatrzymam się. Madzia, co ciebie wrośnie? Że nie wiem, czy za długo przez kłodko nie będziemy lecieć. Muszę tu szukać rzeczywiście na początku miejsca. Tu mamy napięcie, nie? Tutaj na tych drogach, za drogą, nie? Co wy na to, żeby psi zaparkować się, niczego tu robi? Madzia, ja nie wiem, co ty robisz, ale ty zawsze nazwy kierujesz na jakieś sklepy. Tutaj jedźmy tutaj. No ja jestem do Carrefoura. Tam jest taki poligon za Płockiem, ale boję się, że to może za długo trwać jeszcze. Aż tak szybko nie lecimy. Mamy teraz godzinę, mniej więcej, a tam będzie może być za długo. Próbujemy tutaj zejść za drogą. Tu się jedzie na młyn, tam jest młynów i tak dalej, tam na Wojbów można by jechać, wiesz? Tam gdzie te kominy. Chyba Sinawica się nazywa ta rzeka, czy jakoś tak. O, tam nasze samochody stoją. Tam stoi samochód z przyczepą i wasze auto. No tak właśnie widziałam, że coś jechało. Śledzą nas, śledzą. Skąd one się tam wzięły nagle? One nas śledzą. Ale na serio, skąd one tam się wzięły? No. Madzia, bo cię słyszę, ciebie słychać z daleka już, wiesz? Ale posłuchaj, do tej cholery. Ty, słuchaj. No. Jak nie powiem, że skoro one się wzięły, to idziemy do maksymalu. One mają GPS-a, wiesz? Włączymy. No ale ja... Ale patrz, jak balon leci i on drogą. Ale oni też nie jadą. No bo teraz nas widzą, wiesz? No są szybsi od nas, dogonili nas i czekają. A kto kieruje być naszą autem? No, ona siadła za kierownicą, wiesz? No, tam posadziłam przecież. No kto? No Lola z Romanem. Kiedyś w wirowni lądowałem, chyba. Zaczyna nas kręcić. No to w stronę bardzo. Tata, a może my zaparkujmy na... Oczywiście, może się okaże, że z kultą pani wylądujemy. No.